Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego mają już dość śmieci, które zalegają m.in. na osiedlach. Do Urzędu Miasta trafiły kolejne skargi, w których podnoszona jest kwestia nieodbierania na czas odpadów. Związek Odra Nysa Bóbr, odpowiedzialny za wywóz śmieci, od kilku miesięcy stara się odpierać zarzuty, jednak sytuacja nie ulega oczekiwanej poprawie. Ta w wielu przypadkach tragiczna sytuacja tym bardziej potwierdza słuszność decyzji o wystąpieniu Krosna Odrzańskiego ze związku. Pod koniec roku gmina wyłoni w przetargu firmę, która będzie wywozić śmieci i sama będzie pilnować, by odbieranie odpadów było systematyczne. Już teraz wiadomo, że na przykład w Krośnie Odrzańskim będą one odbierane co tydzień, a nie jak do tej pory 2 razy w miesiącu. To w zdecydowany sposób poprawi sytuację, mówi Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. W tej chwili mieszkańcy powinni wypełniać dokument nazywany deklaracją śmieciową. Co istotne, mieszkańcy wspólnot nie wypełniają deklaracji. Zrobi to za nich zarządca. Pozostali deklarację odbiorą w Urzędzie Miasta bądź też pobiorą ze strony www.czyste.krosnoodrzanskie.pl. Tam też dostępny jest wzór wypełnionej deklaracji oraz harmonogram spotkań informacyjnych w sołectwach. Wszelkich informacji na wioskach udzielają również sołtysi, którzy zostali poinformowani podczas specjalnie zwołanego spotkania. Informacje udzielane są także w urzędzie oraz dzwoniąc na infolinię 68 41 09 777. Należy pamiętać, że niezłożenie deklaracji jest karane finansowo. Mieszkańcy gminy do końca roku będą wnosić opłaty na konto Związku Odra Nysa Bóbr, natomiast od nowego roku na konto wskazane przez urząd. Jeżeli ktoś się pomyli i w 2014 roku dokona przelewu na konto związku, ten będzie musiał oddać pieniądze. Od nowego roku nie trzeba wypowiadać żadnych umów. Wypełniający deklarację muszą pamiętać, że w rubryce stawek wpisują 7,10 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, natomiast 14,20 zł od mieszkańca, jeżeli odpady są niesegregowane. Łączną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wylicza się ze wzoru liczba mieszkańców razy stawka. Wielu mieszkańców do tej pory narzekało na to, że nie ma oddzielnej segregacji odpadów biodegradowalnych. Uporządkowanie gospodarki odpadami, wprowadzenie częstszego wywozu nie powinno kosztować więcej niż do tej pory.
przypadku przedsiębiorców i instytucji w nowym roku sami muszą wybrać firmę, która będzie im wywozić śmieci.